Nowe przepisy drogowe w Polsce. Burmistrzowie miast świata walczą z samochodami. W Kalifornii kierowca oskarżony o jazdę pod wpływem kawy, a Anglicy testują dostawcze drony. Ewelina Bukowska, witam w nowym odcinku Transinfo. Jeżeli to Twój pierwszy raz na naszym kanale, to kliknij subskrybuj na dole ekranu i zostań z nami na dłużej. Pierwszego stycznia zmieniły się przepisy drogowe w Polsce. Trudniejsze życie będą mieli nowi kierowcy. Po zdaniu egzaminu czeka ich 2 lata okresu próbnego. Jeśli popełnią 2 wykroczenia, okres testowy wydłuży się do 4 lat, a po 3 stracą prawo jazdy. Mam też złe wieści dla kierowców z dłuższym stażem. Nie ma już możliwości, by zmniejszyć liczbę punktów karnych na specjalnym kursie. Teraz po otrzymaniu 24 punktów karnych trzeba będzie zaliczyć obowiązkowe szkolenie z bezpiecznej jazdy. Taki kurs wyzeruje licznik, ale jest haczyk, jeśli kierowca przez 5 lat znów przekroczy limit, straci prawo jazdy. Jak oceniacie te zmiany? Pomogą dbać o bezpieczeństwo na drogach? Kolejne miasta na świecie decydują się na walkę z samochodami. Na celowniku są zwłaszcza te auta, które mocno szkodzą środowisku. Do 2025 roku auta z silnikiem diesla mają zniknąć z Aten, Madrytu, Mexico City i Paryża. Tak zdecydowali włodarze tych miast na grudniowym spotkaniu organizacji C40. Z kolei do 2025 roku prywatne auta mają całkiem zniknąć z Helsinek. Zastąpi je komunikacja miejska, rowery publiczne oraz auta wypożyczane na czas. W Polsce też coraz więcej miast tworzy ułatwienia dla rowerów lub komunikacji zbiorowej, a kierowcom lekko utrudnia życie. Czy Waszym zdaniem takie zmiany mają sens, a może tylko powiększają uliczne korki? Jazda autem po wypiciu kawy może wpędzić w kłopoty. Taki problem ma Amerykanin Joseph Schwab. Pewnego sierpniowego dnia 2015 roku wracał samochodem do domu, gdy został zmuszony do zatrzymania się. Kontroli poddała go urzędniczka z Kalifornii, pracująca dla departamentu zajmującego się rynkiem alkoholu. Kobieta upierała się, że Schwab jechał niebezpiecznie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był zupełnie trzeźwy. To jednak nie pomogło i trafił do aresztu. Jego krew zbadano w laboratorium. Znaleziono w niej tylko kofeinę. A to nie koniec zaskoczeń w tej historii. Dopiero 11 stycznia, czyli po 1,5 roku po zdarzeniu, Joseph stanie przed sądem z zarzutem jazdy pod wpływem. Kto by się spodziewał, że filiżanka małej czarnej może być tak niebezpieczna? Drony zastąpią kurierów. Widać to dzięki testowi, który wykonano w Wielkiej Brytanii. Przeprowadziła go korporacja Amazon. Pewien starszy mieszkaniec Wielkiej Brytanii zamówił w jej sklepie internetowym sprzęt elektroniczny i popcorn. Swoje zamówienie otrzymał po 13 minutach. Do jego drzwi nie zapukał jednak kurier. Paczkę dostarczył mu duży, w pełni automatyczny dron. Później maszyna obsłużyła też kilku innych klientów. Oczywiście jeszcze daleka droga do tego, aby drony wyparły kurierów na stałe, ale kto wie, może już wkrótce zamówioną pizzę dostarczy Wam do domu właśnie dron. Na dziś to wszystko w Transinfo. Kolejny raz zobaczymy się tradycyjnie za tydzień. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zostaw nam lajka. Jeżeli w ogóle wszystko Ci się podoba, subskrybuj nasz kanał. A jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, zdjęcia lub filmy, które niezwłocznie trzeba przedstawić światu, pisz do mnie na YouTubie albo na Facebooku. Dzisiaj się żegnam. Widzimy się za tydzień.